Niemcy są nadal pod okupacją amerykańską i nie mogą zbudować siły armii. No dobrze, ale budują siły gospodarki, kapitału niemieckiego i ten kapitał zdominował całą Europę. Między innymi przy wykorzystaniu Unii Europejskiej, bo gdyby oni to nazwali Czwartą Rzeszą, to wszyscy by się od nich murem odgrodzili i powiedzieli, pracujcie sami na siebie. A jeżeli oni to nazwali Unią Europejską, to pracujemy na nich i zapominamy o tym, że te firmy, które są tu w Polsce, nawet jeżeli mają Polska SA w nazwie, to nie są polskie. I pracujemy na nich jak niewolnicy i się nie buntujemy. Bo to się nie nazywa Czwarta Rzesza i okupacja Polski przez Czwartą Rzeszę, tylko się to nazywa Unia Europejska. Że gdyby nam chcieli wprowadzić markę niemiecką, to Polacy by się buntowali. Ale jak wprowadzili, zmienili nazwę i wprowadzili euro, to już się nikt nie buntuje. No, w Polsce na szczęście się buntują, wolą Polacy mieć złotówkę. Chwała Bogu. Bo inni już nie. I wszystkie korzyści z emisji waluty euro pojawiają się gdzie? We Frankfurcie. Tam jest Europejski Bank Centralny i tam kształtuje się stopy procentowe euro i tam płynie cały zysk spekulacyjny, jak najbardziej zysk pochodzący li tylko z emisji z nowych porcji waluty euro. Gdyby robili to za pomocą marki niemieckiej, to Francja by się nie dała na to namówić. A w tej chwili się dała. Prawda? Więc my musimy obedrzeć taką wronę, która się pomalowała na kolorowo i udaje kanarka. My musimy obedrzeć do goła i popatrzeć, czym to jest naprawdę. Tak naprawdę to jest walka tych, którzy są mocni, o to, żeby umocnić swoją pozycję. I Niemcy umacniają swoją pozycję, Francuzi, Anglicy umacniają, a my za to płacimy. A mamy przecież takie same zasoby. Polacy są bardziej pracowici, bardziej zdolni i odpowiedzialni od Niemców. A jednak my na nich pracujemy, a nie oni do nas. My idziemy do nich sprzątać, a nie oni do nas. Dlatego, że my nie bardzo potrafimy wygenerować władzę, która będzie chroniła nasz interes państwowy i nasz interes narodowy. Dlatego ja zawsze apeluję o to, żebyśmy wreszcie przystąpili do pracy nad zbudowaniem, nad przedbudową Polski na takie państwo, które będzie wyrażało i chroniło polski interes państwowy i polski interes narodowy. Musimy być nie tylko z serca, ale z rozumu patriotami i musimy być z rozumu nacjonalistami, a nie tylko z serca. Kochajmy Polskę i kochajmy Polaków, ale kochajmy nie tylko sercem, kochajmy głową.